samym centrum miasta przy ulicy Kiełbaśniczej został odsłonięty krasnal wybitnego brytyjskiego pisarza Grahama Mastertona. Krasnal ma twarz brytyjskiego pisarza i trzyma w swoje ręce jedną z pierwszych książek autora pod tytułem Manitou. Krasnal o twarzy Grahama Mastertona w czapeczce krasnala. Natomiast trzyma książkę, z której wyłania się demon z jego najpopularniejszej powieści Manitou. Powieści, która zresztą została zekranizowana w 1978 roku. Krasnal powstał na znak przyjaźni i współpracy Wrocławia z brytyjskim pisarzem. Po prostu chodziło o to, żeby uhonorować Grahama Mastertona, z którym współpracujemy od lat, który jest wspaniałym człowiekiem przede wszystkim, poza tym, że jest bardzo popularnym, szczególnie w Polsce, pisarzem. Robi dla nas wiele rzeczy, przede wszystkim godzi się jeździć po najmniejszych wioskach aglomeracji wrocławskiej, kiedy znacznie mniejsze nazwiska absolutnie sobie tego nie wyobrażają. I do actually feel honored and impressed, but the main thing is it shows me how friendly. Jestem pod wrażeniem i bardzo zaszczycony jednocześnie. To pokazuje mi, jak przyjazne jest to miasto i jego mieszkańcy. To właśnie jeden z powodów, dla których jestem tu tak często. Zdecydowanie we Wrocławiu jestem najczęściej ze wszystkich polskich miast. Byłem w Białymstoku, Poznaniu, a także Gdańsku, Krakowie i Katowicach, ale to tutaj zawsze jest miło i ciepło. Nowego krasnala Mastertonka można znaleźć przy ulicy Kiełbaśniczej 21, Echo 24. Nina Jewtuszenko.